Hej, dzisiaj przychodzę do Was ze świetną polecajką, a mianowicie z marką Candid, czyli po angielsku szczery. Jest to polska, wegańska marka dermokosmetyków. Przez cały proces tworzenia produktów Candid stawia na naturalność i szczerość. Szczerość wobec składników aktywnych, działania produktów i składów, bo każdy skład mamy napisany na opakowaniu i ja mam tutaj cztery różne kremy. Mam łagodzący krem do twarzy, niwelujący niedoskonałości krem do twarzy, którego do tej pory używałam najwięcej i naprawdę widzę poprawę w mojej skórze, bo powiem Wam, że ja w ostatnim czasie miałam dużo stresu, może Wy tego nie widzicie, ale jak gdy się stresuję, no to widać to niestety u mnie na twarzy i szczególnie tutaj w tej okolicy, no ja mam teraz podkład, bo jak widzieliście, malowałam się przed chwilą, tutaj no miałam naprawdę sporo niedoskonałości, możecie sobie to zobaczyć na początku i naprawdę ten krem mi pomógł i powiem Wam, że jestem w szoku, że za tak niską cenę można dostać tak świetny produkt, który naprawdę pomoże naszej skórze. Dodatkowo mamy rozświetlające serum do twarzy i to działa cuda, więc naprawdę Wam polecam. I powiem Wam, że witamina C w jakimkolwiek produkcie naprawdę mi pomagała zawsze i pomaganie regeneracji skóry dodaje jej naturalnego glow, dbając jednocześnie o jej zdrowy wygląd i gładkość. I myślę, że właśnie to jest też duża zasługa witaminy C, że ona sprawia, że no, mamy taki naturalny glow. Przede wszystkim jest to produkt w 100% wegański. A jeśli się zastanawiacie, czy najpierw nakładamy serum czy krem, to najpierw nakładamy serum ze względu na warstwy skóry, a później nakładamy wybrany krem. Mamy jeszcze odbudowujący krem do twarzy, nasz krem. Tutaj macie dokładny skład i wszystkie rzeczy wymienione. Ja zaczęłam stawiać na naturalność, na wegańskie, polskie marki, którym naprawdę chcę pomóc je, żeby one się rozwijały, żeby każdy też dostrzegł, że nie trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy na popularne produkty, które tak naprawdę mogą wcale nam nie pomagać, a zwrócić uwagę na te, które naprawdę pomogą naszej skórze. Trwa promocja, więc jeśli zamówicie nawet jeden produkt, to dostaniecie przesyłkę za 1 zł z DPD Pickup. Myślę, że to jest świetne rozwiązanie, bo możecie swoją paczkę odebrać w paczkomacie wysyłkowym DPD lub w Żabce. Zostawiam Wam link w opisie, dermokosmetyki Candid -30%. Plus, tak jak wspominałam, dostajecie wysyłkę za 1 zł z DPD Pickup. Więc myślę, że warto zobaczyć i przetestować te kosmetyki, nawet kupić sobie ten jeden produkt, bo naprawdę te ceny są bardzo niskie, przetestować i zobaczyć, jak zadziała na Waszej skórze. Ja mogę Wam serdecznie polecić. Dzień dobry, witam Was w czwartek. Obudziłam się dzisiaj z naprawdę dobrym humorem i stwierdziłam, że to wykorzystam. Mam dzisiaj wolne, więc będzie shopping. Zapowiada się taki babski dzień. Chcę sobie iść zobaczyć do Action w poszukiwaniu jesiennych dekoracji. Skupię się też na prezentach, bo w najbliższym czasie zapowiada się sporo uroczystości i myślę, że to jest dobra okazja, żeby komuś po prostu coś kupić. Między innymi są urodziny mojej mamy, ale myślałam, żeby zrobić takie boksy prezentowe, więc skupimy się na tym. Tutaj w Almelo w Holandii jest fajny sklep, w którym można dostać dosłownie wszystko. Od balonów po na przykład wszystkie jakieś akcesoria, urodziny, baby shower, 50, 18, po prostu na wszystko, na wieczór panieński, kawalerski. Także uwielbiam ten sklep i dzisiaj tam na pewno też zajdziemy. Kiedyś Wam już go pokazywałam, jak było Halloween i byłam tam też wtedy zobaczyć za jakimś strojem. A właśnie, ciekawe jak będzie wyglądał w tym roku Halloween w Holandii. Ale tak poza tym, szykuję się właśnie, robię sobie make-up.
Ogólnie podcięłam grzywkę, także wydaje mi się, że teraz wyglądam lepiej, bo wcześniej się czułam jak garnek, dosłownie. Miałam ją obciętą na prosto i dość mocno, więc byłam ostatnio u fryzjera i sobie ją trochę podcięłam. Wydaje mi się, że jest trochę lepiej, jeszcze muszę sobie naoliwić te moje włosy, naolejować, bo dosłownie je tylko umyłam i wysuszyłam na razie. Kończę make-up i wybieram się do sklepu, żeby zrobić sobie jakieś śniadanko i dzisiaj mam ochotę na takiego tosta z awokado i do tego jakiś pomidorek, więc muszę wprowadzać więcej warzyw, bo mam na nie naprawdę ochotę ostatnio, więc chcę tym bardziej to wykorzystać. No i dzisiaj zapowiada się taki babski dzień, czyli przegląd sklepów. Może kupię sobie też jakieś jesienne ubrania, bo też jest taka mini galeria tutaj. I po prostu mam ochotę na taki babski, pojedynczy wypad na miasto. Więc dzisiaj zabieram Was ze sobą na mój shopping i mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Od rana włączyłam sobie Taylor Swift, wzięłam prysznic i umyłam włosy, bo miałam już takie tusta, wczoraj mi się nie chciało. I nawet mi się podoba, jak ta fryzura wygląda, jak mam włosy za uszami. Wyglądam cute teraz. Ja ogólnie bardzo chciałam taką grzywkę, bo podoba mi się ona. Gdzieś u kogoś widziałam wcześniej już. Ja już dłuższy czas miałam w ogóle taką grzywkę, tylko chciałam po prostu mieć krótszą. I podoba mi się to, jak ona wygląda. Co prawda nie jest jakaś super wygodna opcja, ale z wyglądu wygląda nieźle. Też fajnie właśnie może to wyglądać, jakbym miała tutaj taką kitkę do góry. Może to kiedyś przetestuję, ale na razie chciałam Wam pokazać taki olejek, który kiedyś poleciła mi moja siostra i on jest do włosów, no już troszkę sobie go zużyłam. Ja nakładam go zawsze po wysuszeniu włosów i on jest świetny, bo on jest na takie puszczące się włosy, czyli jak na moje. Bardzo niewielka ilość, bo on jest bardzo tłusty i nakładam sobie ją na końcówki, właściwie go, ten olejek. Rozczesuję trochę włosy i dzięki temu te włosy nie są takie puszyste i najeżone, jak ja to mówię, tylko wyglądają tak no zdrowo i odżywczo, że tak powiem. Moja ulubiona konturówka z Action, którą za każdym razem Wam polecam. Do tego wiem, że może nie do końca jest to dobre, bo już słyszałam różne opinie na temat Carmexu, że bardziej wysusza usta niż nawilża, ale ja sobie nałożę nawierz, bo właśnie zależy mi na takim efekcie glow, a nie mam nic innego. Przydałby mi się jakiś błyszczyk, może sobie też kupię w najbliższym czasie. Kolczyki. I będę gotowa. Idziemy na poskładniki, na śniadanko najpierw, bo już powiem Wam, że jestem głodna. Mam tą taką kawkę do tego, może właśnie z mlekiem owsianym. Dawno nie piłam mleka owsianego i do tego takie fit śniadanko. O, tak mi się podoba ta fryzura, szczególnie jak mam kolczyki. Cute. Dajcie znać, co myślicie o mojej fryzurze, bo też niedawno właśnie nagrywałam Wam chyba, że byłam na farbowaniu włosów. Ja co prawda mam jeszcze część moich włosów naturalnych i część pofarbowanych, ale zastanawiam się, czy nie walnąć sobie takiego jasnego blondu, takiego podchodzącego już pod białe bardziej, żeby te włosy nie były takie żółte. Ale na razie jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze w takim bardziej naturalnym świetle. Śniadanko zjedzone, wzięłam sobie też taką kawę. Powiem Wam, że jest naprawdę dobra. Przebrałam sobie sweter, bo okazało się, że jest troszkę chłodno, a tamten był jednak dość krótki, więc ubrałam sobie taki cieplejszy. Wsiadam na rower, zakładamy torby, żebym miała dużo miejsca. I lecimy. Myślę, żeby odwiedzić też, oprócz tych sklepów, które Wam wymieniłam, taki ze słodyczami, żeby dokupić jeszcze tam do paczek jakieś rzeczy. I tyle, więc zabieram Was ze sobą. Weszłam do tego sklepu, o którym Wam mówiłam i zobaczcie, co tu się dzieje. To już jest wszystko na Halloween, ale dosłownie. Zobaczcie, ile tego jest. Nawet można sobie kupić taką sztuczną rękę. Na wejściu była taka czarownica. No ale ja tutaj przyszłam w innym celu, ale tak przy okazji Wam pokażę, co tutaj można dostać w takim sklepie w Holandii. Mnóstwo tego jest. Nie wiem, czy w Polsce można gdzieś dostać tyle tego. Na przykład noc wiedźmy nawet.
down for my spider collection. I let them out for a little exercise. If you wouldn't mind. Szukam jakichś fajnych dodatków na prezent. W Action może kupię jakieś pojemniki, żeby zrobić właśnie takie boksy. Więc trzeba coś popatrzeć jeszcze dodatkowego do prezentu. Ale ładny kubek swoją drogą. Tutaj są takie bardziej wystrzałowe. Tam już nie będę góry pokazywała lepiej. Ale ten jest całkiem, całkiem fajny. Byłam też w perfumerii i kupiłam parę prezencików. Już nawet mi panie zapakowały przy okazji na prezent. Są bardzo fajne świeczki, też takie lampki, na przykład oczy, ale te mi się podobają. Ta jest bardzo ładna, taka estetyczna. Mamy też coś takiego w kształcie takiej bardziej wełny, kłębka. I coś takiego. Ups. Takie mniejsze świeczuszki, też bardzo ładnie wyglądają. To mi się bardzo podoba. Takie coś kosztuje 2,79. Ten neon jest świetny. Flaming. Za 10 euro. Ten balon mi przypomniał, że chciałam właśnie też kupić balony, żeby zrobić taką niespodziankę, powiedzmy. Gdybym kiedyś urządziła wieczór taki z Netflixem, to kupiłabym coś takiego. Genialne to jest i to kosztuje 3,49. Widzicie, właśnie o tym wam mówiłam. Mnóstwo takich rzeczy do drinków, do jakichś przyjęć i tak dalej. Mamy nawet takie fajne słomki tutaj. Coś takiego. Weszłam na strefę z balonami i nawet jest hel, że można wykupić, ale to jest tak ogromne, że ja tego nie wezmę. Za duże to jest, chyba ręcznie nie nadmucham, nie wiem, czy mi się uda. Ale te są świetne, te chyba wezmę. Mam nadzieję, że to uda się jakoś nadmuchać. Przetestuję to. Fajne jest to, że mamy na przykład nawet takie jednorożce. Te owockowe też są fajne. Tutaj mamy też napis od razu cały Happy Birthday. Mamy też takie zwierzaczki bardziej dla dzieci. No i to jest świetne. I takie coś kosztuje 2 euro. No to myślę, że nie tak źle. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Mamy coś takiego, nawet czarne serduszka. To nawet nie wiem, do czego jest, szczerze mówiąc. To jest chyba taka taśma, że można przykleić jedno do drugiego. Ale te są też takie urocze, z piórkami. I z takimi cekinami w środku. Zobaczcie, jakie tu są genialne dla dzieci rzeczy. Tutaj mamy na przykład dla chłopca. Nawet są takie malutkie dzieci. Tu mamy na przykład It's a boy. No genialne to jest. A tu mamy dla dziewczynki, zobaczcie to. Takie butelki. Pora się rozejrzeć po mojej ulubionej strefie, czyli słodycze. Znalazłam się w świecie butów i te mi się bardzo podobają. Kosztują około 180 euro. No, to są buty Guessa tutaj. I przymierzam właśnie coś takiego. Te mi się też bardzo podobają. One kosztują 130 euro. No i nie wiem, które wziąć. I czy w ogóle które wziąć. Patrzę za pudełkiem, które by pasowało do prezentu i myślę o czymś takim. Żeby było czarne i takie w miarę duże. To jest świetne, można sobie samemu w domu zrobić watę cukrową, albo takie kolorowe gofry, albo popcorn. Genialne. W ogóle jestem w Action tak swoją drogą i sobie tak przeglądam, co tutaj jest i zastanawiam się jeszcze, czy się nie cofnąć po te buty, co przed chwilą byłam. Może sobie kupię. Już mam całą torbę rzeczy. Zobaczcie, jakie cute rzeczy. W ogóle ten jeszcze taki słodki jest. Kupię sobie jakąś jesienną ozdobę do pokoju.
wszystko mam w Polsce, więc może chociaż jakąś świeczuszkę idę w moją ulubioną strefę, czyli strefę świeczek. Pistacjowa. Ta by ładnie pasowała kolorystycznie, bo robię taki box, w którym większość rzeczy jest czarna, ale też taka, która no wiadomo, że dana osoba będzie lubiła. Ale ten zapach mnie jakoś nie przekonuje, ten nie podoba mi się do końca. No i szukam czegoś innego. Ale świeczka to jest zawsze dobre rozwiązanie na prezent, jako dodatek. Jestem w Intra i znalazłam takie odlotowe skarpetki. I chyba jeszcze coś takiego kupię do prezentu. Tylko jeszcze nie wiem, który. Może takie cieplejsze. Spałam i jestem przez to troszkę taka, no jak widać zresztą po mnie, nieogarnięta. Mam zmyty make-up, bluzę na sobie i tak dalej. Ale chciałam wam pokazać haul, czyli co kupiłam. Bo jest tego naprawdę sporo i powiem wam szczerze, że kupiłabym sobie te buty, tylko że już nie miałam jak się zapakować na rower i tylko dlatego ich nie wzięłam. Ale jest dobrze, bo kupiłam perfumy i przy okazji pięknie mi je zapakowali już od razu, więc bardzo się cieszę. Ponadto byłam w Action i powiem wam, że myślałam, że zobaczę sporo rzeczy na jesień, a co się okazało, że można było już kupić choinkę na święta, więc jest bardzo dużo rzeczy już na święta, co mnie szczerze mówiąc zszokowało, bo mamy jeszcze wrzesień. Ale z myślą o zrobieniu takiego boksu prezentowego wzięłam papier, żeby właśnie jak będę miała jakieś dodatkowe prezenty, to sobie zawinąć i wtedy włożyć jeszcze do tego boksu, żeby była też taka niewiadoma, powiedzmy, do rozpakowania, więc mamy taki papier, który kupiłam właśnie w tym sklepie z rzeczami, w których można dostać wszystko dosłownie na każdą możliwą okazję. Pokażę wam po prostu wszystko tak, jak tutaj mam i ewentualnie wam powiem, co jest z jakiego sklepu, bo ciężko jest mi obecnie posegregować, po prostu nie chce mi się tego robić, szczerze mówiąc, ale kupiłam mnóstwo słodyczy i tak. Nie wszystko mogę wam pokazać, bo wiem, że niektóre osoby mnie oglądają, które mogą to dostać, więc część rzeczy odłożę, ale z myślą o tym boksie wzięłam taki pojemnik, dość spory, żeby właśnie tutaj powkładać wszystkie prezenty do środka. Myślę, że to jest fajne, właśnie takie ciemne. Właśnie w takiej ciemnej kolorystyce będę robiła boks, bo jednak mimo wszystko chcę się właśnie trzymać tego, że to będzie tak fajnie kolorystycznie wszystko dopasowane. Wzięłam sobie w ogóle moje ulubione rurki i takie rurki w tym sklepie ze słodyczami, on się nazywa Die Grenze Medikamente tutaj, jest za 1 euro, więc naprawdę się opłaca ogólnie kupować tam słodycze, bo one są tam bardzo tanie. Do prezentu wzięłam tak, mamy Kinder Bueno razy 3. To jest w ogóle genialne i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy uda mi się to zrobić, bo kupiłam te balony. I wzięłam coś takiego, tylko że ja nie mam do tego ani helu, ani wystarczającej ilości powietrza, żeby to nadmuchać, bo ja, słuchajcie, mam straszny problem z dmuchaniem balonów i ja naprawdę nadmucham jednego balona i mi się w głowie kręci, więc mam nadzieję, że to uda mi się napompować i pewnie to będzie niezłe wyzwanie. Ale tak, widziałam właśnie, że tu jest coś takiego, że można sobie to powiesić, więc chciałabym to właśnie tak powiesić wszystko razem. Wzięłam jeszcze coś takiego i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wzięłam też Chupa Chupsy, żeby tak powrzucać dodatkowo do tego boksu. I tak samo wzięłam też żelki właśnie, żeby to wszystko tak porozrzucać jakoś fajnie, żeby to wyglądało. Kupiłam sobie też w Action kubek. Taki zwykły, bo powiem wam, że ostatnio mam takiego pecha, że dosłownie zbiłam już talerz, zbiłam kubek i został mi jeden wspaniały kubek, który dostałam od mojej mamy na urodziny i miałam do niego taką pokryweczkę na górę i ta pokrywka też mi spadła i się zbiła, więc ja mam ostatnio jakiegoś pecha, jeśli chodzi o to. W ogóle mam takie małe oczy, no widać, że spałam, ewidentnie widać, że spałam. I tak. Kupiłam jeszcze taką świeczuszkę piękną w Action, bardzo taka minimalistyczna i to mi się w niej spodobało, że będzie pasowała praktycznie do każdego pomieszczenia i też bardzo ładnie pachnie, tak
świeżo. Widzę, że właśnie jeszcze w tym sklepie z perfumami dostałam jakieś próbki. Si, to wiem jak pachnie. I lubię słodkie perfumy, ale ten jakoś do mnie nie przemawia do końca, więc mamy tutaj jeszcze z Lancome jakiś serum. No, jestem ciekawa, ja lubię testować takie rzeczy, także pewnie sobie przetestuję. Nie wiem, czy to jest pod oczy. Później obczaję. Wzięłam też takie malutkie opakowanie, żeby właśnie tak cute wyglądało do tej paczki. Nawet takie małe lejsy dostałam. Kolejne rurki. Słuchajcie, ja w ogóle bardzo mało zapłaciłam, bo właśnie w tym jednym sklepie, w Digrenze, kupowałam same słodycze. I za te wszystkie słodycze zapłaciłam 26 euro, więc wydaje mi się, że niewiele. Mówię tutaj o tym wszystkim praktycznie ze słodyczy, co wam pokazuję, plus te chipsy i tak dalej. Wzięłam też właśnie tam kilka energetyków. I w ogóle dostałam taką przyprawę za 1 euro. Chili. Ale zobaczcie, jakie spore. Kupiłam jeszcze czarne balony. Jestem bardzo ciekawa, ja będę je dmuchać i zobaczymy, czy to wyjdzie. Marsy, też żeby właśnie na czarno pasowało. Taśma klejąca i w sumie tyle, co kupiłam. Genialna. Nie umiem wiązać balonu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sobie myślę, że to zostawię, to już będzie za dużo chyba, jak jeszcze to dodam. Zrobiłam taki box, ale on jeszcze nie jest skończony. Tutaj chcę kupić jakieś butelki, żeby powkładać tutaj, o, do tyłu. No ale ogólnie wydaje mi się, że całkiem nieźle to wyszło z tych rzeczy, które wam pokazywałam, że kupiłam. I z tego miejsca chciałam wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu. Widzimy się już niedługo w kolejnym, w którym będę robiła, a właściwie kupowała jesienne dekoracje, więc mam nadzieję, że nie możecie się doczekać tak jak ja i tych wszystkich przygotowań do jesieni. Zostawcie kciuka w górę i suba. Buziaki.